nadała, nauczeni do sprawdzenia. Jednak teraz poziom podniecenia większy. Dziś zdradziła Ryśka po raz pierwszy. Czuła się lepsza i czuła, że należy jej się lepszy. Pisa Taryfia z niezrzeszonych korporacji i Marysia. Lat temu trzy poznali się podczas wakacji. Ślepym z akcji rogi, ta licencjatka psychologii robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Magistra broni, spokojny nerwów teraz je podwójną peperoni. Po cykle Paoli, nie teraz to pierdoli. Teraz o nim, Rysio taxi driver, zwierzę skanę przypadkowa całkiem. Jezie babę właśnie, na taryfie czwartej, z delikatnym wałkiem. Pod powinien normalnie, w kurde go powali, od niej warzywniakiem. Patrzy przez ramię, czy nie zostawia brudu na kanapie. Janina, bo tak na imię babie, myśli tymczasem o tym podejrzanym hamie, co prowadzi wóz. Nie złapie nigdy już taryfy na ulicy, rzadko jeździ w zieleniaku na dzielnicy. Siedzi cały dzień, gdzie posadził ją sieć, ale dziś on wyjechał, znów przyszły chuligany z morze. Janina tego dłużej zniść nie może i chociaż sieć mówił, żeby broń Boże i zgłaszać tego, bo może być gorzej. To ona, pańsko pętę, kłódkę na bęben, gablotę, hasz będę. Radę, zjechmę na komendę. Wszystkie ręce w górę. Każdy ponad każdy innego traktuje, jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi myślą chyba, że są wybrańcami. Każdy ponad każdy innego traktuje, jakby był niczym. Wszyscy najmądrzejsi myślą chyba, że są wybrańcami. Wszyscy tu niestety. Niestety. Na takie podejście brak mi słów. Kojarzy się lisie, co taryfą wiózł Janinę, dupę miał Marysię. Nie żyje. Jego sąsiad coś mi dał na ksywce Mirek. U centrali świrem nawąchany w sztosie kosę wziął, zrobił z niego bilet. Mirka wieczara była ponura dosyć. Na lustrze na pysli posypane nosy. Dwuletnia córka płacze, lecą pornosy. Jej matka Marta chciała uciec, ale groził. Mirek od ojca pojął bytu istotę. Brać co się da, bo chuj wie co będzie potem. 12-latka brał skręt na robotę. Widzisz tą Skodę? I wymontowali fotę. Ich życie było beznadziejne jak cichotek. Aż kurwił się na matkę, ojciec ich chwycił za młotek. Kontynuował Mirek żywot u swych ciotek. Nie miał mocy go ogarnąć ani trochę. Do swojej matki Mirek też mówił kotek. A dał ją wyruchać za 5 toreb i kapotę. Skończył się towar, chciał coś ugotować. Rozłożyła nogi, nie mówiąc ani słowa. Proszę o poświęcę, iść czas, bym mogła mieć już ze mną. I z potem przyszedł, mogła jak najdłużej spać. Czyszczące racje serca, ustawiam w mogła poznać. Nie mogę lepszy świat. I wszyscy razem! Nie tylko chcę. Mirek nie miał kiedy.